Teraz chciałbym przejść do tego, co jest najważniejsze, a to jest oczywiście Słowo Boże. Słowo Boże jest żywe, Słowo Boże jest natchnione przez samego Boga, kiedy Słowo Boże jest głoszone, jest moc w tym i Duch Święty może przeszywać nasze serca, nasze umysły. I plan Boga jest taki, że kiedy za każdym razem słyszymy, kiedy Słowo Boże jest głoszone, to wychodzimy z tego miejsca całkowicie zmienieni. Ilu z was chce wyjść z tego miejsca zmienionymi, żeby Bóg nas przemienił, nasze umysły, nasze serca? Amen. Więc dzisiaj oczywiście jest Niedziela Palmowa i wiecie, kiedy pastor czytał ten urywek Słowa Bożego, pomyślałem sobie, wiecie, bardzo dużo tych ludzi, którzy wołali, krzyczeli, wołali Hosanna, Hosanna, tak? Witali Jezusa w Jerozolimie. Bardzo dużo ludzi było tym podekscytowanym, że On wjeżdżał do Jerozolimy, witali Go i zastanawiam się, ilu z tych ludzi później, jakiś czas później krzyczało, ukrzyżuj Go, ukrzyżuj. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Wiecie, jest jedną sprawą to, kiedy my słyszymy, a drugą sprawą jest to, kiedy my słyszymy i jesteśmy posłuszni. Więc dzisiaj chciałbym mówić na temat taki, kiedy ludzie są posłuszni Bogu. Kiedy ludzie są posłuszni Bogu. Wiecie, my jako ludzie wiemy wiele rzeczy, prawda? Ale nie zawsze się do tych rzeczy dobrych podporządkowujemy. Wiemy, co jest dobre. A czasami jest ciężko nam się temu podporządkować. Chcę wam powiedzieć krótką taką historię, która się wydarzyła jakiś tydzień, dwa tygodnie temu. Nie chcę oczywiście, żebyście nas osądzali jako rodziców, ale nasz najmłodszy, kiedy nasza starsza trójka była w szkole, żona była z najmłodszym w domu i nagle otrzymuje SMS-a od żony, siedzę w biurze i wysyła mi zdjęcie i mówi, no, mówi Daniel, chyba będziemy musieli szukać za sofami jakimiś do pokoju. Ja mówię, co się stało? Wysyła mi zdjęcie. Oczywiście moja żona kupiła mi żelazko. Kupiła mi żelazko, żebym miał w biurze, kiedy muszę coś sobie wyprasować. No i mój najmłodszy syn doszedł do wniosku, że to żelazko trzeba wypróbować. Więc on 3 latka ma, podszedł, żona zeszła, żeby tylko zrobić troszeczkę tam pranie. I on podłączył to żelazko i położył to żelazko na naszej sofie, tak? I troszeczkę się poparzył, tylko tak tutaj kawałek, dzięki Bogu, że tego troszeczkę, i schodzi na dół i mówi, mama, bubu. Mówi, mama, mam bubu, więc żona idzie do góry, oczywiście patrzy, a żelazko leży na sofie, już jest sofa przepalona, już czuła. I wiecie, ten mój syn wie, że on tego nie powinien robić, tak? Bo wiele razy żeśmy temu mówili, żeby takie rzeczy nie robił, nic nie podłączał do gniazdka. Ale co? Wie, co ma robić, czy co nie ma robić, ale i tak zrobił. Tak? Czyli wie, co ma robić, ale był troszeczkę nieposłuszny. Więc my jako ludzie czasami też wiemy, co mamy robić. I tak samo ci ludzie w Jerozolimie krzyczeli, wołali Hosanna, 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 a za jakiś czas wołali, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Jeżeli macie swoje Biblię, proszę otwórzcie do Księgi Izajasza, 61 rozdział. Więc tak, będziemy czytać, jeżeli kiedy wrócicie do domu, proszę przeczytajcie sobie cały ten rozdział od 1 do 11 wersetu, ale chciałbym przeczytać teraz może pierwsze 3. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Wiecie, słowo proroka, oczywiście w Biblii, jest dane do tego i ma jeden cel, tego, aby kiedy ludzie po wysłuchaniu tego słowa proroczego, żeby co? Żeby później to słowo wykonali. I kiedy dobra nowina jest głoszona,
kiedy dobra nowina jest głoszona, ludzie powinni oczywiście usłyszeć tą dobrą nowinę, ale później iść i ją zastosować. Dorothy Sayers napisała taką sztukę pod tytułem Człowiek urodzony do tego, aby być królem. I w tej sztuce ona w sumie ostrzega ludzi przed tym, żeby historia Jezusa Chrystusa nie była tylko po prostu taką po prostu historią, którą czytamy naszym dzieciom przed zaśnięciem, którą po prostu opowiadamy jedni drugim, ale żeby ta historia miała życie, żeby ona miała życie, żeby była pełna życia. Czyli cokolwiek usłyszymy, abyśmy to po prostu stosowali, jeżeli to jest Słowo Boże. Myślę, że świat jest czymś takim, że świat toleruje to, że my głosimy Ewangelię. Ilu z was próbowało głosić Ewangelię komuś i po prostu ten ktoś tak tylko nas toleruje. Tylko po prostu tak, może przytaknie, może powie tak, tak, no dobrze, to jest dobre dla ciebie, ale nie jest dla mnie takie aż dobre. Więc, kochani, nie wiem, czy mieliście kiedyś rozmowę z osobą, która jest taka bardzo podekscytowana i kiedy ta osoba tak jest bardzo podekscytowana, po prostu wtedy mówi bardzo, bardzo, bardzo dużo. I kiedy przerwę może sobie zrobi od tej rozmowy, czy może tylko troszeczkę da ci coś powiedzieć, to nie daje ci coś powiedzieć, żeby wysłuchać, co ty masz do powiedzenia, tylko już myśli nad tym, co będzie następnie mówić. Nie wiem, czy mieliście, może znacie takie osoby. Wiecie, ciężko jest z taką osobą rozmawiać. I ze światem jest tak samo, że my, kiedy idziemy do świata, mówimy o Jezusie Chrystusie, oni może troszeczkę wysłuchają, ale później i tak swoje mówią. I tak swoje wstawiają. Nie chcą wysłuchać tego tak całkowicie do końca. Myślę, że nadzieją świata jest to, aby ludzie tacy jak ty i ja, ludzie, którzy idą za Jezusem Chrystusem, żeby wysłuchali Słowo Boże i żeby je wykonywali, to jest nadzieja świata, nadzieja Nowego Jorku, nadzieja Stanów Zjednoczonych, nadzieja Kanady, nadzieja świata. Że znajdzie się kilka osób, które wysłuchają Słowo Boże, wysłuchają, co ono ma do powiedzenia i później zaaplikują, tak? Co po prostu wykonają je. Więc po pierwsze chciałbym powiedzieć to, że kiedy ludzie są posłuszni Bogu, kiedy ludzie wysłuchają i są posłuszni Bogu, przychodzi do ich życia, przychodzi wolność. Oni mają wolność. Nie wiem, ktoś z was tutaj się modlił i powiedział, że chciałby żyć w wolności, że jest wolność tutaj w Kościele i to jest coś niesamowitego, błogosławionego. Każda osoba, która wykonuje Słowo Boże, która jest posłuszna Bogu, ma wolność. Ten świat nam powie, że masz wolność, kiedy idziesz i sobie robisz, co chcesz. Sobie idziesz i jeżeli się czujesz dobrze, jeżeli to, co robisz, powoduje, że się czujesz taki mocny i na miejscu takim, że o, jesteś po prostu silny, przystojny, czy piękna, ładna i wtedy masz wolność. Możesz robić, co chcesz. A tutaj Słowo Boże mówi tak, Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, czyli głosimy wolność. Wiecie, ludzie w tym świecie są związani swoimi problemami, swoimi po prostu mają swoje jakieś po prostu zniewolenia. Ludzie potrzebują wolności. Jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Czyż nie jest to wspaniała praca, którą możemy wykonać? Iść głosić Ewangelię do tych, którzy są zasmuceni, które mają serca złamane, dla jeńców wyzwolenie. Ludzie, którzy są może w niewoli w swoim życiu, czy jeżeli chodzi o jakieś nałogi, jeżeli chodzi o może alkohol, narkotyki, jakieś inne nawet, są zniewoleni. Jest dla nich wolność w Jezusie Chrystusie. Amen. Czy zgodzicie się z tym? Amen. Ludzie, którzy słyszą Słowo Boże, są uwalniani.
Nie myślmy, że kiedy Słowo Boże jest czytane, czy kiedy Słowo Boże mówisz dla swojego znajomego, czy dla swojej znajomej, czy dla swojego bliskiego, czy krewnego, że to Słowo Boże po prostu idzie i nigdy nie wykonuje swojej pracy. Słowo Boże zawsze wykonuje swoją pracę. Słowo Boże zawsze, jeżeli dzisiaj nie dotrze, więc było już zasiane, może jutro dotrze, może pojutrze, może za rok, może za 10 lat, ale dotrze. Wiecie, ludzie, którzy słuchają tutaj Izajasza, to jest Izrael, prawda? To jest Izrael i dobra nowina dla nich, dobra wiadomość od Boga to było to, że co, że mogli wrócić do swojej ziemi, do Palestyny. Izajasza 40 i werset 1 i 2. Teraz tak, kiedy dobra nowina była głoszona, to było właśnie o uwolnieniu. Oni pragnęli i chcieli być uwolnieni. I Bóg mówi tak, i jego poselstwem jest to, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana. Myślę, że nie jest ciężko i trudno zidentyfikować się z osobą, która jest w niewoli. Dlatego, że każdy z nas kiedyś był w niewoli. Wtedy Jezus przyszedł i nas wyrwał z tej niewoli. I jest bardzo dużo ludzi teraz, którzy są jeńcami, którzy są w niewoli tego świata. I kiedy osoba jest może zniewolona swoimi pokusami, czy może jakąś taką dumą swoją, czy może jakimiś pustymi nawykami. Są puste nawyki w naszym życiu, czy może puste jakieś działanie. I taka osoba powinna bardzo szybko robić cokolwiek może, żeby wyrwać się, i oczywiście samej będzie ciężko, wyrwać się z tej ciemności, z tego ciemnego świata, aby przyjść do jasności, przyjść do Jezusa Chrystusa. Kiedy taka osoba usłyszy, że jest nadzieja, wiecie, że to słowo nadzieja ma wielką moc. Kiedy osoba, która jest w niewoli, która jest w ciemności, usłyszy i chcę was dzisiaj zachęcić do tego, może jest jakaś osoba w twoim życiu, o której wiesz, że jest w ciemności, jest w niewoli. Głoś tej osobie wolność, głoś nadzieję. Rok łaski Pana. O czym tutaj jest mowa? Rok łaski Pana nawiązuje do roku jubileuszowego opisanego w 3 Mojżeszowej 25 rozdział. Rok jubileuszowy. I ten rok jubileuszowy, jeżeli przeczytacie sobie 25 rozdział 3 Mojżeszowej, będziecie widzieć, że ten rok jubileuszowy panował, czy nadchodził po każdym 49 roku, czyli każdy 50 rok był rokiem jubileuszowym. Co to był ten rok jubileuszowy? To był rok, w którym była ogłaszana wolność w Izraelu. Osoby, które wdały się w jakiś dług, czy popadły w dług, czy może popadły w niewolę, w tym roku one były uwalniane. Jeżeli rodzina straciła posiadłość, jeżeli rodzina straciła ojca czy matkę do niewoli, dlatego że tak się zadłużyli, w tym roku nadchodziła wolność. Nie wiem dokładnie, jak to działało, ale wiemy z Biblii, że Izrael aż tak bardzo tego nie przestrzegał. Nie trzymał się tej zasady. Ta zasada była na to, aby Bóg chciał, żeby każda osoba miała szansę do tego, żeby zacząć żyć ponownie. Żeby zacząć żyć od nowa. Dzisiaj wiele ludzi, może jesteś tutaj nawet na tym miejscu i myślisz, co by było, gdybym mógł zacząć swoje życie żyć od nowa. Co by było? Co bym zrobił? Kiedy bym zrobił? Jak bym zrobił rzeczy? Decyzje? Jakie decyzje bym podjął? Kiedy bym mógł zacząć swoje życie żyć od nowa? Żeby moje życie było wyzerowane. Może konsekwencje naszego grzechu, może konsekwencje naszych decyzji do tej pory idą za nami. Rok łaski Pana był rokiem, kiedy była ogłaszana wolność. Jesteś wolny. Cały dług jest zapomniany i ci, którzy popadli w niewolę, byli uwolnieni. Boże
Boże prawo mówiło, że kiedy właśnie coś było w niewoli, wtedy w tym roku miało być to uwolnione. To jest rok jubileuszowy, czy rok łaski Pana. Ogłaszajmy rok łaski Pana. I myślę, że to jest rzeczą smutną, że nie widzimy wiele dowodów na to, że właśnie Izrael tego przestrzegał, ale dlatego było im ciężko, dlatego nie było im tak łatwo. Każde serce pragnie czego? Pragnie wolności. Jesteś dzisiaj tutaj i kiedy bym ci zadał pytanie, proszę, nie musicie mi odpowiadać teraz, ale kiedy bym zadał pytanie, czy chcesz być wolny, czy chcesz żyć w całkowitej wolności? Myślę, każde serce odpowiedziałoby tak. Chcę żyć w wolności. Wiecie, Jezus mówił właśnie na ten temat, kiedy był w synagodze w Nazarecie. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. Czytamy tak. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. To jest Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 16 werset. Aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza i otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana i zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: dziś wypełniło się pismo, to pismo w uszach waszych. Co Jezus przez to mówił tutaj? Ogłosił się oczywiście, że On jest tym, który wypełnia Słowo Boże. Ogłosił się tym, że On jest Mesjaszem, że On uwolni ludzi, że On przyprowadzi przyprowadzi wolność, może przyprowadzić wolność do ich życia. W tym momencie On to zrobił. Ten wieczny rok jubileuszowy jest możliwy. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus przyszedł tutaj na tą ziemię. Dla każdej osoby w Jezusie Chrystusie może być ten rok jubileuszowy, czy rok łaski Pana. Nie musimy czekać, tak jak Izraelici musieli czekać na 50. rok, ale dzisiaj, jeżeli nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, a może oddałeś, ale potrzebujesz żyć w wolności, dzisiaj jest ten dzień, kiedy możesz doświadczyć wolności w swoim życiu. Dzisiaj, teraz, w tym momencie. I dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy właśnie wolność. I wiecie, każdy grzech jest złamany, kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Diabeł może przyjść i może powiedzieć: no dla ciebie to już jest za późno. Ty już nie masz szansy, ty już nie możesz nic zrobić. Za daleko zaszedłeś, czy za daleko zaszłaś. Ale w Jezusie Chrystusie jest nadzieja. Czy wszyscy możemy powiedzieć to słowo? Nadzieja. Każdy z nas potrzebuje nadziei. Każdy z nas potrzebuje nadziei, że jutro będzie lepsze niż dzisiaj. Że za rok będzie lepiej, jak było rok temu. Każdy z nas potrzebuje nadziei i w Jezusie Chrystusie możemy mieć tą nadzieję. Żaden człowiek nie da nam tej pewności, tej wolności, ale tylko Jezus Chrystus nam da tą wolność. Ludzie stali się wolni. Kiedy grzech jest złamany w ich życiu, ludzie stają się wolni, wyzwoleni są. Więc po pierwsze, kiedy ludzie słuchają Boga i wykonują Jego Słowo, żyją w czym? Wolności. Żyją w wolności. Po drugie, kiedy ludzie są posłuszni Bogu, oni również doznają pokoju, mają pokój. Mają pokój w swoim życiu. Izajasza 61 i werset 1. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Ci, którzy słuchają i wykonują Słowo Boże, nie tylko mają wolność, ale również mają pokój. Izajasz mówi tutaj właśnie takie słowo skruszone. Serca skruszone. To słowo skruszone tutaj akuratnie ma znaczenie takie, że są po prostu serca zranione czy złamane. Nie
pokorne, tak, ale złamane, skruszone tutaj znaczy złamane, zranione. Wiecie, kiedy złamiemy rękę, kiedy złamiesz rękę, tak, pójdziesz do lekarza, lekarz ci ją nastawi, może w gips wsadzi i co, i po jakimś czasie ta ręka już jest zdrowa. Kiedy złamiesz nogę, to samo się dzieje. Idziesz do lekarza i po jakimś czasie ta noga już jest zdrowa. Ale ze złamanym sercem jest troszeczkę inaczej. Ludzie mówią, czas leczy wszystkie rany. Ze złamanym sercem czasami to nie jest prawda. Czas nie jest tym, co zaleczy złamane serce. Czasami czas pogorszy nawet złamane serce. Złamane serce może być uzdrowione tylko przez kogo? Przez Jezusa. Kochani, jest wielu ludzi, którzy żyją dzisiaj, może nawet jesteś tutaj i słyszysz to i masz nadzieję, dlatego że masz złamane serce. Że masz złamane serce i tylko przez łaskę Bożą wszystkie zranienia, wszystkie rzeczy, sytuacje, które złamały ci to serce, przez łaskę Bożą tylko Bóg może naprawić i może uzdrowić twoje serce. Co tak naprawdę może złamać serce? Co tak naprawdę może złamać serce? Wiecie, czasami sytuacje mogą złamać serce. Okoliczności mogą złamać serce. Inni ludzie, co mówią, co jak się zachowują, może złamać nam serce. Słyszymy często, że dziecko, syn złamał serce swojego ojca, czy syn złamał serce swojej matki, rodzicom. Czy jakieś na przykład zmartwienia mogą złamać twoje serce, spowodować, że twoje serce będzie całkowicie puste. Osoba, która czuje się odrzucona, może mieć złamane serce. Osoba, która czuje się samotna, może mieć złamane serce. W tym roku z pomocą Bożą, znaczy w tamtym roku, przepraszam, zrobiliśmy taką akcję podczas Wigilii. Zrobiliśmy Wigilię, może pastor Antoni wam o tym troszeczkę mówił? Trochę wspomniał? Słuchajcie, to było coś niesamowitego, dlatego że ogłosiliśmy w Toronto, że organizujemy polską tradycyjną Wigilię dla ludzi samotnych. Wiecie, że jest masę samotnych Polaków. Przyjeżdżają tutaj, mają nadzieję na lepsze życie. Zostawiają swoją rodzinę, zostawiają wszystko w Polsce. Przyjeżdżają tutaj, często robią to, co? Robią to dla dzieci. Nie tak dla siebie, ale dla dzieci, żeby dzieci miały lepsze życie. Wiecie, mieliśmy okazję ogłosić to w Toronto i ponad 600 rodaków przyszło do Centrum Kultury w Toronto i miało z nami Wigilię. I to są ludzie, którzy jeszcze takiej ewangelizacji nie mieliśmy nigdy. Gdzie ogłosiliśmy, słuchajcie, chcemy przyjąć osoby, które potrzebują z kimś spędzić Wigilię. Ponad 640 osób. Były osoby, które nam dzwoniły i płakały, dosłownie płakały przez telefon. Słuchajcie, ja wiem, że ja się zapisuję, ale przez przypadek nie wykreślcie mnie. Mieli jakieś tam doświadczenie, że kiedyś ktoś ich wykreślił, zapomniał o nich. Było coś niesamowitego. Siedzieliśmy z ludźmi i warunkiem było to, że kiedy nasi ludzie przychodzili, wszyscy żeśmy bo to nie było przed Wigilią, czy nie było po Wigilii, tylko to była Wigilia. Wieczór Wigilii. Wigilijny. Siedzieliśmy z rodzinami przy stołach i mieliśmy okazję rozmawiać z ludźmi, którzy na przykład dojeżdżali przez 1,5 godziny, im zajęło czy 2 godziny tylko dojechać, żeby tylko być z nami. Dlaczego? Serca mają złamane. Serca mają puste, szukają czegoś. Ludzie samotni. Ludzie czują się odrzuceni. Czytałem kiedyś o pewnym młodym kaznodziei, który mówił tak, kiedy byłem młodym kaznodzieją, to jako młody mężczyzna zawsze myślałem o tym, co inni o mnie myślą. Tak? Co ten świat o mnie myśli. I kiedy troszeczkę już więcej dojrzałem i miałem doświadczenia, miałem takie uczucie w sobie i doszedłem do wniosku, nie obchodzi mnie, co oni o mnie myślą. A kiedy już na łożu śmierci był, doszedł do wniosku, że tak naprawdę to świat o nim w ogóle nie myślał. Kochani, ludzie czasami dochodzą, taka pełnia zrozumienia dochodzi w ciężkich sytuacjach.
Kiedy jesteśmy w ciężkich sytuacjach. Myślę, że żeby zdiagnozować, żeby wykryć to złamane serce, to jest to, kiedy również patrzymy, czy jest w tym sercu pokój. Mówimy o pokoju. Kiedy osoba przychodzi i oddaje swoje życie Bogu, Jezusowi Chrystusowi i chce żyć i wykonywać Jego Słowo, ta osoba, patrzmy na to, czy ta osoba ma pokój w swoim sercu. Takie serce nie jest całkowicie złamane. Może być poranione, ale kiedy pokój Boży wejdzie w to serce zaczyna być uzdrawiane przez samego Jezusa Chrystusa. Wiecie, pokój w sercu jest wykradany przez grzech również. Kiedy grzech towarzyszy naszemu życiu, kiedy grzech jest w naszym życiu, ten pokój Boży zanika z naszego życia, z naszego umysłu, z naszego serca. Bóg oczywiście zaoferował nam ten pokój, ale ten pokój, to, że Bóg nam to oferuje, to nie jest jakimś takim zapewnieniem, że nigdy nie będziemy przechodzić przez ciężkie sytuacje. W Biblii nigdzie nie ma napisane, jeżeli idziesz za Jezusem Chrystusem, to nigdy nie będziesz przechodzić przez ciężkie okoliczności. A wręcz jest napisane, że tak, że będziesz przechodzić przez ciężkie sytuacje, ale obietnicą Boga jest co? Jest to, że On w tych ciężkich okolicznościach będzie z nami. Czyż nie jest to wspaniałe, że On w tych ciężkich okolicznościach będzie z nami, że przejdziemy przez to, ale celem jest to, że On będzie właśnie z nami. Wiecie, nic, myślę, na tej ziemi nie wywołuje takiego strachu w życiu człowieka, jak kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że żyje, a jego życie nie ma sensu. Wkrada się strach, lęk do serca tej osoby. Ci, którzy są uwolnieni przez Jezusa Chrystusa, mają życie pełne celu, mają życie, które idzie w kierunku Jezusa Chrystusa i w nim mamy pełny cel naszej egzystencji. Jeżeli należysz do Jezusa Chrystusa, masz cel w swoim życiu. Wiecie, była osoba, Paul Tournier, który chciał opisać nasze społeczeństwo, który chciał opisać to, co się dzieje w naszym społeczeństwie i napisał tak, że nasze społeczeństwo, żyjemy w czasach, nasze społeczeństwo jest jak osoba, młoda osoba, kiedy jest po prostu w buncie do swoich rodziców, że świat jest taki, że świat nabiera negatywnej formy i nagle wszystko to, co było w przeszłości, jest złe. Odwracamy się od rzeczy, które były w przeszłości. Wiemy, że odwracamy się od tego, co jest dla nas ważne. A nic nie oferujemy, żeby to naprawić. I on mówi, że właśnie jest coś takiego, że kiedy w serce człowieka wkrada się lęk, strach, to jest coś naprawdę niebezpieczne. I kiedy wyrzucamy, kiedy poprosimy, czy nie przyjmujemy Jezusa Chrystusa, żeby był w nas, w naszych kościołach, w naszym życiu, jak możemy się spodziewać i oczekiwać, żeby wszystko w naszym życiu było dobrze, żeby wszystko było okej. Nie możemy wyprosić Jezusa przez tylnie drzwi, a tutaj spodziewać się, że będziemy mieli błogosławieństwo. I ludzie boją się przyszłości. Spotkacie ludzi, jeżeli nie spotkaliście jeszcze, ludzie boją się przyszłości. Boją się tego, co po prostu tej niewiadomej, co to będzie w tej przyszłości. I kiedy poprosimy, aby Bóg zszedł z tronu naszego życia, strach zaczyna panować w naszym życiu. I ktoś kiedyś powiedział, no to może naukowcy by mieli na to odpowiedź, dlatego że naukowcy wiedzą, mają wielką wiedzę, tak? Wiedzą wiele rzeczy, więc on również cytuje człowieka, który nazywa się Harold Urey i on był jednym z naukowców, który przyczynił się do tego, kiedy budowali bombę atomową i to jest, co on powiedział, że ja piszę do was, czy piszę swoje myśli, przekazuję, abyście się bali. On tak pisze. Abyście się bali. Ja sam jestem człowiekiem, który jest przepełniony strachem. Wszyscy mądrzy ludzie, których znam, również się boją. Czyli nie ma odpowiedzi w wiedzy.
Nie ma odpowiedzi. Po prostu to, że jest niewiadoma w przyszłości, w naszym życiu, to tak było, jest i będzie. Nie zmienimy tego. Ale kiedy idziemy w Jezusie Chrystusie, kiedy słuchamy tego, co On nam mówi, więc nawet jak ta niewiadoma jest, to wiemy, że Jezus Chrystus idzie z nami. W każdej okoliczności Jezus idzie z nami. I On, kiedy oferuje nam swoją Ewangelię, On mówi i On wkłada pokój w nasze serce. I w Filipian 4:7 czytamy tak, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Po trzecie, czyli mamy wolność, po drugie mamy... Co? Pamiętacie? Mamy pokój. Po trzecie, ludzie, którzy słuchają, są posłuszni Bogu, mają radość. Mają radość. Przeczytajmy trzeci werset. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu. Olejek radości zamiast szaty żałobnej. Pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości. Szczepem Pana ku jego wsławienia. Wiecie, ta obietnica jest tak napisana takim bardzo poetyckim językiem. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej. Obietnica, że ci, którzy są posłuszni Panu, będą mieli zawój zamiast popiołu. Zawój. I żeby to zrozumieć, musimy zrozumieć, żeby to widzieć dokładniej i zrozumieć, musimy znać cel popiołu wtedy, w tamtych czasach. To było coś, ludzie pokrywani popiołem było, kiedy przechodzili przez czas żałoby czy żalu jakiegoś, czegoś, co się w ich życiu wydarzyło i żałowali tego tak naprawdę. I popiół był znakiem, ktoś miał popiół na swojej głowie, był znakiem tego, że przechodzi przez albo żałobę, albo po prostu jest pełny żalu za to coś, co wykonał. I Bóg w swojej łasce, zauważmy to tutaj, Bóg w swojej łasce oferuje nam zamiast żalu, zamiast żałoby, zamiast tego, co nas męczy, co nas dręczy, On chce nam dać koronę, zawój. On chce nam dać na głowę zawój, który oznacza radość, który oznacza nadzieję. Ogłasza to zawój zamiast popiołu i jest to radość zamiast żałoby, nadzieja zamiast rozpaczy, życie zamiast śmierci, niebo zamiast piekła. Bóg chce nam dać radość zamiast żałoby. Wiecie, bez Boga wszystko to, co robimy, zakończy się w czym? W popiele, w prochu. My jako ludzie możemy naprawdę się przyłożyć do tego życia i powinniśmy robić wszystko, abyśmy się starali, żeby nasze życie było naprawdę to, co robimy, nasze relacje. Powinniśmy, musimy raczej nawet. Ale kochani, to, co my robimy, z ludzkiego punktu widzenia wszystko się obróci w proch czy w popiół. Bez Boga, jeżeli celu nie mamy w Bogu, wszystko się obróci w popiół. Grzech w naszym życiu jest tak jak ten ogień, który trawi osobę od wewnątrz, trawi osobę, trawi nasze nadzieje, trawi nasze marzenia, trawi nasze po prostu to, co, kim chcemy być w Jezusie Chrystusie czy w naszym życiu. I pozostawia, grzech pozostawia tylko popiół, pozostawia tylko proch. Wiecie, w egipskiej mitologii, już tym będę zakończać, w egipskiej mitologii był taki ptak, który się nazywał Feniks. I on w egipskiej mitologii przynosił zgubienie przez ogień, trawił wszystko. I co 500 lat, oni mówili, co 500 lat, czyli ten Feniks trawił wszystko, ale z tego była nadzieja na po prostu życie bez śmierci. I ludzie zawsze bali się końca. Ludzie zawsze bali się końca. Co to będzie, kiedy moje życie dobiegnie do końca? To życie zawsze było przepełnione strachem, jeżeli przychodziło do końca bez nadziei. Jeżeli nie ma nadziei w takim życiu, jest tam strach. Ludzie, którzy słuchają obietnic Bożych i dokonują tego wyboru, że tak, ja chcę
Ja chcę mieć życie wieczne. Tak, ja chcę mieć wolność, mieć pokój, mieć radość. To jest nasz wybór. Czy zgadzacie się z tym? To jest nasz wybór. Bóg nie zmusi nas do wolności. Bóg nie zmusi nas do pokoju czy do radości. To jest nasz wybór. I moją modlitwą jest, aby każdy z nas, kiedy wyjdziemy z tego miejsca, abyśmy dokonali wyboru, aby żyć w wolności, w pokoju i w radości. Aby każdy z nas, kiedy wyjdziemy przez te drzwi, nasze życie było przepełnione wolnością, pokojem i radością. Każdy z nas stoi przed wyborem tego, co Biblia opisuje. Biblia opisuje dobre zakończenie do naszego życia i takie zakończenie, które jest pełne strachu. Czyli niebo albo piekło. Rok łaski Pana. Rok łaski Pana. I kiedy prorok mówi o roku łaski Pana, zauważcie, że zaraz po tym mówi o dzień pomsty naszego Boga. Nie mówi tylko o roku łaski Pana, ale mówi również o pomście naszego Boga. Nie możemy mówić o tym, że jest dobro bez wiedzy, że jest zło. Jest dobro i jest zło. Nie możemy mówić tylko o nagrodzie bez tego, że po prostu nie ma nagrody, czy jest kara. Jest nagroda i jest kara. Jest niebo i jest piekło. I już na zakończenie Jezus powiedział nam, że On przyjdzie, ale nie wiemy, kiedy On przyjdzie. Ty i ja, naszym zadaniem jest to, abyśmy trwali, abyśmy byli Jemu wierni, abyśmy nie tylko przychodzili w niedzielę do kościoła i później, no, możesz przyjść i powiedzieć, pastorze, ale życie, nie znasz mojego życia, nie znasz mojej sytuacji, nie znasz, w jakiej sytuacji ja jestem. Nie znasz mojej sytuacji rodzinnej, w pracy. Po prostu nie mogę. Gdybym miał inne życie, gdybym miał inną sytuację, gdybym był w twojej sytuacji, to by było inaczej. Wiecie, nie możemy tak naszego życia żyć. Dlatego, że Bóg postawił ciebie tam, gdzie ty jesteś. Ja nie mógłbym żyć w sytuacji, w której ty jesteś. Ty byś nie mógł żyć w mojej sytuacji. I kiedy zrozumiemy to, wyjdziemy z tego miejsca wolni. Jesteśmy, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Bóg stworzył ciebie na swój obraz i swoje podobieństwo. Bóg stworzył ciebie i ty możesz przejść przez każdą sytuację w swoim życiu z Jezusem Chrystusem. On przygotowuje twoje serce. Teraz myślę, że wiele ludzi jest oczywiście, którzy odrzucają to zaproszenie samego Boga. Wiele lat temu, może to nam się nie wydaje takie tragiczne, ale to jest. Kiedy osoba odrzuca Jezusa Chrystusa, to jest tragiczne. I po prostu, no tak, wiemy, że się tak dzieje, może tego nie widzimy, ale była historia w gazecie kilka lat temu, kiedy opisywali człowieka, który był mordercą, który był miał karę śmierci i oczekiwał na swoje skazanie i doszła jego nowina i wieść, że może być uratowany, że nie musi ginąć. I wiecie, co on zrobił? On się zbuntował i powiedział, nie, ja tego nie chcę. Ja nie chcę tej szansy. I spowodowało to, że oczywiście władze, ludzie zaczęli badać jego stan psychiczny. Zaczęli go badać, dlatego że nigdy, żadna osoba przy zdrowych zmysłach nie odrzuciłaby życia, prawda? I to jest coś takiego, może taki przykład drastyczny, ale wiele razy w naszym życiu, ty i ja może nawet, wybieramy śmierć, a nie życie. W naszych sytuacjach, w naszych rozmowach, w naszych słowach wybieramy śmierć, a nie życie. Chciałbym, żebyśmy pochylili, proszę pochylcie swoje głowy może i chciałbym, żebyśmy zbadali nasze serca teraz. Przejrzeli. Wejrzyj w swoje serce, w swój umysł. Nikt ciebie nie zna tak, jak ty siebie znasz, ale jest oczywiście jedna osoba, która zna ciebie jeszcze nawet lepiej, jak ty siebie samego znasz, a to jest sam Jezus Chrystus. Wiecie, jest wiele ludzi, którzy się sprzeciwiają życiu i odchodzą od Jezusa Chrystusa. Ale kiedy są ludzie, którzy są posłuszni Bogu, jest nadzieja. Nie tylko w ich życiu, ale jest nadzieja w życiu ludzi, którzy są wokół nich. Chciałbym dzisiejsze nabożeństwo, czy moją usługę zakończyć w taki sposób. Jeżeli jesteś tutaj
Jeżeli jesteś tutaj i potrzebujesz modlitwy, chciałbym się z Tobą dzisiaj pomodlić. O to, aby może sytuacja, przez którą przechodzisz, okoliczności, które może są ciężkie, aby w dalszym ciągu nie łamały Twojego serca, ale aby w Twoim sercu zapanowała wolność, w Twoim życiu zapanowała wolność. Wolność oczywiście w Jezusie Chrystusie. A może jesteś tutaj i nie masz tak całkowitego pokoju w swoim życiu. Pragniesz tego pokoju, który przewyższa ludzkie zrozumienie, ludzki rozum, który pochodzi tylko od Boga. Chciałbym się również z Tobą modlić. A może jesteś tutaj, a Twoje życie jest pełne smutku. Może czujesz się samotny czy samotna? Czujesz się odrzucony? Żadna osoba, która należy do Jezusa Chrystusa, nie powinna żyć myśląc, że to tak ma być. No, Ty możesz mieć wolność w swoim życiu, możesz mieć pokój w swoim życiu, możesz mieć radość w swoim życiu. Jest to możliwe. Nie przeze mnie, nie przez kogoś innego, ale przez samego Pana Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli jesteś tutaj, chciałbym się z Tobą modlić i może podczas tej pieśni, zaśpiewajmy pieśń, podczas tej pieśni, jeżeli chcesz, jeżeli pragniesz, z pastorem, tutaj może ze starszymi, z liderami, będziemy się o Was modlić, aby Pan Jezus Chrystus królował w Twoim życiu. Jeżeli jesteś może tutaj, a nigdy nie oddałeś, czy nie oddałaś swojego życia Jezusowi, nie przyszedłeś do Niego i powiedziałeś: Boże, wiem, że Ty mnie stworzyłeś, potrzebuję Ciebie, potrzebuję uwolnienia. Wyznaję moje grzechy, przepraszam Ciebie. Zapisz moje imię w Księdze Żywota. Chcę żyć dla Ciebie. Tak jesteś godzien chwały i mocy, błogosławieństwa i czci. Wszystkie narody, całe stworzenie złożą pokłon przed tronem Twym. Tak jesteś godzien. Tak jesteś godzien chwały i mocy, błogosławieństwa i czci. Wszystkie narody, całe stworzenie złożą pokłon przed tronem Twym. Każdy język wyzna, że jesteś Panem Panów, na Twój widok zechnie się każde kolano, niebo, ziemia odda Ci chłop. Twe królestwo od wieków już na wieki trwa. Tak jesteś godzien chwały i mocy, błogosławieństwa i czci. Wszystkie narody, całe stworzenie złoży pokłon przed tronem Twym. Każdy język wyzna, że jesteś Panem Panów, na Twój widok zechnie się każde kolano, niebo, ziemia odda Ci chłop. Twe królestwo od wieków już na wieki trwa. Królestwo Chrystusa zwycięża świat, żyty ufana wieś. Na tronie zasiada odwieczny Pan, wszyscy oddają Mu cześć. I każdy język wyzna, że jesteś Panem Panów, na Twój widok zechnie się każde kolano, niebo, ziemia odda Ci chłop. Twe królestwo od wieków już na wieki.
na wieki trwa. Tak jesteś godzien chwały i mocy, błogosławieństwa i czci. Wszystkie narody, całe stworzenie złoży Bogu przed tronem Twym. Tak, Panie, dzięki Ci dzisiejszego poranka. Raz jeszcze chwała i uwielbienie dla Ciebie, Panie. Teraz płynie z naszych ust, Panie, za to, co Ty uczyniłeś z nami, za to, jak pokazałeś mi cel nam cel wieczności, Panie. Tylko Ty dajesz to na wielką nadzieję, Panie. Żaden system, żadna religia, żaden człowiek, Panie, jest w stanie, a Ty wypełniasz nasze serce przez to, że pokazujesz nam, aby dążyć do wieczności, do spotkania z Tobą, Panie. My tak wyczekujemy i pragniemy być przygotowani, Panie. Uzbrój nas przez moc swojego Ducha, Panie.